Dobry wieczór Państwu, a dzisiejsza audycja będzie audycją wyjątkową, bo nie ukrywam, drodzy Państwo, że niewiele informacji na temat niezwykłego projektu, o którym już za chwilę opowiemy, ujrzało światło dzienne, dlatego że ta wyprawa zaledwie zakończyła się przed paroma dniami. Wyprawa niezwykła z Panamy prosto do Meksyku prowadziła przez 7 państw ponad 4000 kilometrów. A ten dystans i tę trasę pokonali dwaj panowie, którzy w studio Radia dla Ciebie są już obecni. Łukasz Sawicki, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czyli kierownik projektu przygody, czyli Ogórka. Zgadza się. Informatyk z pasji podróżnik i weteran audycji Życia w Madrycie, bo jak policzyliśmy już, zdaje się, że po raz trzeci Krzysztof Gajos obecny tutaj jest. Tak, rozmawialiśmy wcześniej o Camino de Santiago, o Rwandzie, o projekcie Chile, który już się pojawiło. Także mówiliśmy. Natomiast dzisiaj powiemy na temat tego projektu, którego byłeś planistą, czyli byłeś osobą, która zaplanowała ten wyjazd. No tak, dobry wieczór. Rzeczywiście, Panamex. No tak, właśnie, ta nazwa pada tak po raz jest. Pierwszy. Panamax Trip. Panamex Trip. Panama, jakby rzeczywiście trasa z Panamy do Meksyku, więc nazwa taka wyszła gdzieś tam podczas planowania całej wyprawy, bo tak jak już ci powiedziałem wcześniej, że początkowo w ogóle była intencja Boliwia, Peru, zaczynamy w Panamie, a ta wizja Ameryki Środkowej, tego projektu gdzieś się potem narodziła. No i rzeczywiście, Panamex to jest nasz najnowszy projekt. Dopiero co wróciliśmy i z chęcią tutaj zaraz więcej o tym opowiemy. Krzysztof, za chwilę powiemy o tym, czym ten projekt był, jest, bo pewnie wciąż jest obecny w waszych sercach z pewnością, bo jeszcze przed tygodniem, jak ustaliliśmy przed wejściem tu do studia, byliście w Meksyku. O, dzisiaj trochę inna strefa, nie tylko czasowa, ale i klimatyczna. Dlaczego ten projekt, w jakim momencie on narodził się w waszych głowach i jak potem wyglądała praca nad nim i planowanie, to za chwilę powiemy. Krzysztof, dodajmy jeszcze, że jesteś również i fotografem, i podróżnikiem, i na co dzień jesteś osobą, która po prostu pracuje, jest osobą dość zajętą, podobnie jak Łukasz. Może zacznijmy od tego, panowie, jak się poznaliście? Czy wcześniej podróżowaliście razem? Bo tak jak wspomniałem, Krzysztof, o twoich podróżach wcześniej mówiliśmy, jako o podróżach, jeśli dobrze pamiętam, raczej osoby, która sama podróżowała, choć nie zawsze. Znaczy, z Łukaszem pierwszy raz poznaliśmy się w 2013 roku i wtedy gdzieś tam się zrodził początek tego naszego projektu Chili Ogórek, przygoda życia, który obecnie ma nazwę Podróże Chili Ogórka. I taki pierwszy nasz wspólny projekt to była podróż z sercem przez Polskę po terenie naszego kraju, gdzie pokonaliśmy tam 2000 kilometrów w około 2 tygodnie naszym starym tym Volkswagenem busem kolorowym. A też były mniejsze jakieś wspólne wyjazdy i jakaś taka wizja, plan wspólnego projektu gdzieś tam nam w głowie kiełkował, żeby to następny projekt zrobić rzeczywiście dużo, dużo większy. Może warto powiedzieć, że w ogóle nasza cała ekipa i większość osób, które się znają, połączyły Światowe Dni Młodzieży, bo to jest taki ten wspólny mianownik. I również z Chrisem, który siedzi obok mnie, poznaliśmy się po Światowych Dni Młodzieży w Brazylii. Później był Kraków, no i Panama, z której właśnie wróciliśmy. Więc to był nawet taki element, który nas połączył i był też takim wizją wspólnej podróży właśnie te Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Czyli Światowe Dni Młodzieży w Panamie były, nie wiem czy tak to można określić, powodem, pretekstem do tego, dokładnie, by to był taki pojechać czynnik, do Panamy? Czynnik sprawczy, bo wiedzieliśmy, że jedziemy do Panamy, ale nie jedziemy tylko na Światowe Dni Młodzieży. I całe planowanie przerodziło się potem w owocne, jak się okazuje, bo już jesteśmy po powrocie projekt Panamex. No bo zakończyliśmy tą podróż w Mexico City, w Guadalupe, także to też była taka, powiedzmy, też forma pielgrzymki naszej, bo sama jakby podróż też jest podróżą gdzieś tam do wnętrza nas, poznawanie osób, czy też jakby danych wydarzeń, które nas spotkały na naszej trasie. Także SDM, czyli Światowe Dni Młodzieży, to był rzeczywiście taki czynnik sprawczy do rozpoczęcia tego całego tripa. Rzuciliśmy się, mam wrażenie, że od razu na głęboką wodę. Jest jeszcze tak naprawdę dużo do pisania, dużo do powiedzenia. Może pozwólmy, bo jeszcze tego nie zrobiliśmy, zanim powiemy o całym projekcie, o tej waszej niezwykłej wyprawie, w której pewnie mnóstwo przygód przeżyliście. Krzysztofa trochę znamy. Mam nadzieję, że słuchacze, którzy słuchają audycji, regularnie pamiętają te rozmowy z tobą. Jeśli nie, to jeszcze przybliżymy twoją osobę. Ale Łukasz, opowiedz nam o sobie. Przedstawiłem cię jako informatyka,
ale opowiedz nam o tym, czy podróże w twoim życiu wcześniej były też i takim motorem napędowym, czymś bardzo istotnym w twoim życiu. Tak, dziękuję Konrado. Podróże na pewno są jakby ważną częścią mojego życia. Pozwalają mi się oderwać od tej rzeczywistości, często przy komputerze, gdzie jesteś z po prostu ekranem monitora i zamiast tego komputera widzisz drugiego człowieka podczas podróży i to jest wspaniałe, bo ja bardzo lubię ludzi, lubię kontakt z ludźmi, lubię z nimi rozmawiać, przebywać, poznawać nowe kultury i to właśnie wszystko dają podróże. Wcześniej podróżowałem głównie po Europie. Wyprawa za kontynent zdarzyła mi się tylko właśnie na Światowej Dni Młodzieży w Brazylii, więc Ameryka Łacińska była czymś zupełnie nowym, czymś zupełnie egzotycznym. I jeżeli chodzi o podróże, to również ten Chili Ogórek, o którym wspomniałeś. To projekt, który gdzieś tam zawsze w moim sercu był i też miał okazję naszą ekipę zintegrować. Mówimy tutaj o starym kolorowym busie, 40-letnim takim transporterze, którego parę lat temu kupiłem, wyremontowałem i którym mieliśmy okazję parę podróży odbyć, głównie po Polsce i Europie. Tutaj jeśli chodzi o ten projekt, to także i słuchacze mogą wejść na profil. Tak, zapraszamy. Który nazywa się dokładnie? Podróże Chili Ogórka, czyli jak papryczka chili ogórek. Podróże Chili Ogórka na Facebooku, zapraszamy, można zobaczyć. I jest też tam relacja z każdego dnia z naszej podróży. Staraliśmy się taki dziennik prowadzić i opisywać nasze przygody właśnie z ostatniego wypadu do Ameryki Centralnej. Dobrze, to teraz już może rzeczywiście przejdźmy do meritum tej wyprawy. To kiedy panowie ta pierwsza myśl zaiskrzyła w głowie, by ruszyć na Światowe Dni Młodzieży do Panamy i w Panamie się nie zatrzymać, tylko ruszyć dalej? No pierwsza taka myśl to był sierpień 2016 roku w Krakowie. Wiedzieliśmy, że jedziemy. No i tak naprawdę, gdzieś jak tak ostatnio obliczaliśmy, to rok trwało planowanie całego tripa. Czyli de facto pomysł, że startujemy do Panamy, kończymy w Meksyku, kupujemy, prawda, bilety, ale całe to połączenie, co będziemy robić między Panamą a Meksykiem, to robiliśmy no po godzinach przez ostatnie powiedzmy 12 miesięcy, żeby to dopracować, bo nie da się ukryć, że jeżeli chce się w 21 dni zobaczyć 7 krajów, to jednak trzeba mieć wszystko powiedzmy w jakimś stopniu przewidziane, a być nastawionym na jakieś takie nieoczekiwane sytuacje, które mogą się podczas naszej podróży zdarzyć. Także no, spontaniczna była decyzja, że jedziemy do Panamy, kończymy w Meksyku, ale cała podróż gdzieś tam była skrupulatnie przez nas planowana, miejsca, które chcemy zobaczyć. Natomiast oczywiście no, w każdej podróży nastawiamy się na coś niezwykłego, spontanicznego i też tak było podczas tego naszego tripa. Tym bardziej, że lecimy do Ameryki Centralnej, gdzie wiadomo panuje takie przeświadczenie czy pojęcie, że tam wszystko maniana, tak? Że się odbywa zupełnie inaczej, że nie trzymają się terminów ani godzin, więc zupełnie byliśmy też tacy trochę zaskoczeni, że ten cały wyjazd jednak się udał i wszystko zgodnie z terminem poszło, zgodnie z planem, bo jednak grafik był dość napięty i udało nam się go w 100% zrealizować. To ja pozwolę, panowie, żebyśmy zrobili taką krótką przerwę, bo emocji jest bardzo dużo. Za chwilę sobie wszystko uporządkujemy, a za konsoletą realizacyjną już dokonała się mała zmiana. Jeszcze przed chwilą Natalia Róża-Harkiewicz, która powoli się z nami żegna. Paweł Pęksa już jest za sterami, już jest gotowy. Audycję realizuje dzisiaj, jeśli chodzi o obraz, Maciej Mielczarek, ale poprosimy o pierwszy utwór muzyczny. Drodzy państwo, zostańcie z nami. Teraz wątek hiszpańskojęzyczny, przynajmniej w pierwszej piosence, którą wykona zespół Gabon Azul, Mujer Eslava, a za chwilę powiemy o projekcie wyjątkowym, o którym już za chwilę powiedzą nasi goście. Encandilado estoy de tu belleza, dichoso sea el camino que me hizo hasta ti llegar. Enamorado estoy de tu nobleza, tu corazón de eslava me muero por conquistar. Llegaste a esta nación sin conocerte, creyendo en muy iluso poco tiempo y pa' durar. Estoy aquí ya tantos años y al ver tanta belleza no me dejo de asombrar.
mujeres lavan, viven de la perfección, belleza, inteligencia y corazón para querer. ¿Qué más puedo pedirle yo a la vida? Mantenerme yo a tu lado es un diario renacer, eres mi felicidad. Eres mi felicidad. Mujer esclava, es un lujo contigo vivir. Mujer esclava, es por ti que sigo estando aquí. Mujer esclava, hasta el frío invierno puedo soportar. Mujer esclava, eres la flor que en invierno me da brillo al cielo gris. Eres mi sol, eres mi amor. Estaba, es un lujo contigo vivir. Mujer esclava, es por ti que sigo estando aquí. Mujer esclava, hasta el frío invierno puedo soportar. Mujer esclava, eres la flor que en invierno le da brillo al cielo gris. Eres mi sol, eres mi amor. Kereslava. I teraz rzeczywiście możemy mówić o państwach Środkowej Ameryki. Przypominam, drodzy państwo, w studio Krzysztof Gajos i Łukasz Sawicki, panowie, którzy jeszcze przed tygodniem w Meksyku byli. A przypomnę, że ruszyli z Panamy i przez 3 tygodnie pokonali dystans 4000 kilometrów. Panowie, opowiedzieliście o tym w skrócie, jak wyglądało planowanie tego wyjazdu, ale nie ruszyliście przecież sami w tę podróż. No nie, ruszyliśmy w sumie. Przez cały projekt przewinęło się 12 osób, a ruszyliśmy sporą grupą 11-osobową z Panamy. Czy to były osoby przypadkowe? Nie, to są osoby, już z którymi się znaliśmy właśnie ze Światowych Dni Młodzieży. Tutaj też rodzina Łukasza, nasi dobrzy tacy znajomi, z którymi już podróżowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że na taką podróż gdzieś z plecakami, każdy z nas miał około, nie wiem, 15-18 kilo cały czas ze sobą, więc nie braliśmy osób gdzieś tam, których powiedzmy nie znamy, które nie wiemy gdzie do końca jak się zachowają, ale to była taka paczka zgranych, no, naszych zgranych znajomych. Czyli najpierw byliście w Panamie, jak wyglądało przeżywanie tych Światowych Dni Młodzieży? Może opowiedzcie nam trochę o tym. To, co ważne, to zawsze Światowe Dni Młodzieży składają się z dwóch etapów. Tych dni w diecezjach, które trwają tydzień i
około też tygodnia w samej Panamie wydarzenia centralne. My ten pierwszy tydzień świadomie pominęliśmy, jako że mieliśmy ograniczony czas w tej podróży i skupiliśmy się na tych wydarzeniach centralnych, czyli trzech dniach w Panama City, czuwaniu nocnym i spotkaniu z papieżem Franciszkiem. I to był taki czas dość dynamiczny, dużo się wtedy działo, też czas, kiedy my dopiero co dotarliśmy do Panamy i to był też czas takiej aklimatyzacji, gdzie w Polsce było minus 10 stopni, a tam wysiedliśmy na lotnisku i od razu uderzenie ciepła 34 stopnie, więc przez pierwsze dwa dni chodziliśmy trochę jak takie muchy, które się obudziły po zimie. Natomiast przeżywanie Światowej Dni Młodzieży, no doświadczenie bardzo mocne. Jaka panowała tam atmosfera? No to jest niezwykłe międzynarodowe święto, bo samo położenie Panamy sprawiło, że było dużo pielgrzymów i z Ameryki Centralnej, i z Ameryki tutaj Południowej, Brazylijczycy, czy też Argentyńczycy, właśnie pielgrzymi z Nikaragui, z Salwadoru, tych krajów, do których potem pojechaliśmy. No trzeba pamiętać, że my jako Polacy byliśmy tam piątą czy czwartą grupą narodowościową, było nas tam 4000, to też mogliśmy spotkać naszych znajomych tam, tak, na miejscu, gdzie odbywały się te wydarzenia centralne. No ale to jest gdzieś tam niezwykłe wydarzenie, bo sama moc takiej wspólnej modlitwy czy też spotkania jest ważna i dała nam takiego kopa na dalsze już zwiedzanie, bo wiedzieliśmy, że Światowe Dni Młodzieży się kończą, a teraz tak naprawdę 20 powiedzmy tam dni podróży do Meksyku przez te niesamowite kraje. Także no ta atmosfera gdzieś tam była takim dobrym naładowaniem baterii na kolejne dni naszego tripa. To dała nam dużo energii, bo to było genialne doświadczenie, kiedy pielgrzymi z innych państw rozpoznawali ciebie. To dlatego, że ostatnie Światowe Dni Młodzieży były w Krakowie i wiele z tych osób było w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży, więc widząc polską flagę na naszych koszulkach czy na ramieniu, jak ją nosiliśmy, od razu krzyczeli: o, Polonia, prawda? Witali się serdecznie, ściskali ciebie, więc to też nam dawało taki dobry nastrój, taką dobrą energię do początku tej podróży, którą za chwilę będziemy odbywać. To były które wasze Światowe Dni Młodzieży, na których uczestniczyliście? Mówiliście o Krakowie, o Brazylii? Moje były czwarte, właśnie liczę. Chris, twoje? Moje rzeczywiście też, bo byłem tak w Sydney, Madryt, Kraków i teraz właśnie Panama. Panama. Czy każde z tych Światowych Dni różnią się od siebie? Zdecydowanie się różnią, natomiast mają elementy na pewno wspólne, które też łączą. Na pewno to jest wspólne czuwanie z papieżem Franciszkiem, gdzie na początku jest adoracja i później spędza się całą noc w jakimś jednym miejscu pod tak zwaną chmurką z kilkuset tysiącami ludźmi z całego świata. Najczęściej się nie śpi podczas tego wieczoru, tylko po prostu krąży po placu, integruje się z ludźmi, wymienia doświadczenia. I to jest ten element wspólny na każdy Światowy Dni Młodzieży, tylko po prostu zmienia się często otoczenie i miejsce, w którym przebywamy. Czy były być może słowa Ojca Świętego albo jakieś takie wydarzenie, które specjalnie towarzyszyło wam wyjątkowo w trakcie tej dalszej podróży? Coś, co wam utkwiło w pamięci? Czy ja pamiętam, jak papież wspominał takie słowa a propos tego, że otwarcie na drugiego człowieka i takie słowa a propos miłości, że miłość jakby jest pełna niespodzianek, ale sama też miłość sama w sobie jest niespodzianką dla nas, bo nie, to jest jakby pewna, powiedzmy, taka postawa, która gdzieś jest cały czas w nas, która w pewnym momencie musi być ujawniona. Natomiast, tak jak wspomniałem, naładowanie tych baterii i wyruszenie z takim dobrym nastrojem, gdzieś tam z modlitwą w sercu czy też na ustach, aby ta podróż się udała i to dobre otwarcie na drugiego człowieka, bo to w podróży jakby jest gdzieś tam nie do zastąpienia, tym bardziej, że no kurczę, nikogo nie znaliśmy w tych krajach, oprócz naszej koleżanki Danieli, to spotkaliśmy właściwie w Gwatemali, to każdy dzień podróży był dla nas wielką niespodzianką. Słuchajcie panowie, no to w takim razie tak właściwie teraz nie chcę wam specjalnie przerywać, bo pora by opowiedzieć o tym, co się działo dalej. Dodajmy, że to jest pierwsza publiczna relacja na temat tej wyjątkowej wyprawy. Skończyły się Światowe Dni Młodzieży. Tu trudno chyba powiedzieć o tym, że to początek wyprawy, bo już samym początkiem był przyjazd do Panamy i te Światowe Dni Młodzieży. Ale przed wami wielka przygoda. Co działo się dalej? No, zaczęło się od razu, można powiedzieć, dość niewygodnie albo i dość mocno, bo wsiadamy w autobus, który jedzie przez całą Panamę. Niby nie są to duże dystanse, bo jest to około 300 kilometrów.
ale jedzie się całą noc. Jest taki autobus, który przejeżdża całą Panamę? Tak, tak. No, akurat z Panama City pod granicę z Kostaryką. I tam całą noc jedziemy i po prostu dojeżdżamy wcześniej rano pod granicę z Kostaryką. To, co jest ciekawe w Panamie, to że tam jeżdżą takie autobusy nazywane chicken bus, czyli stare autobusy, często sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych, takie autobusy szkolne, którym kiedyś wożono dzieci, są tuningowane, przerabiane na autobusy, które są dostosowane do jazdy po Panamie i tam dostają drugie życie. I to jest najtańszy środek transportu, którym też mieliśmy okazję podróżować. I takim busem też dojechaliśmy do Kostaryki. Tak jest, bo było tak, że wyruszyliśmy nocą z Panamy, rano jesteśmy przy granicy i się okazało, że do samej granicy jeszcze mam 15 kilometrów, a miasteczko było totalnie ciemne. Wszystkie jeszcze światła pogaszone, nikt nie wiedział, gdzie mamy iść. No i właśnie tam jakiś mężczyzna powiedział, no tu zaraz przyjdzie autobus i za dolara pojedziecie te 15 kilometrów do granicy. No i właśnie przyjechał stary chicken bus, ciemny w środku, okna otwarte, wiało na drogach, w ogóle żadnych lamp. Jechaliśmy taki... Dziury w podłodze. To tak, dziury w podłodze. Jechaliśmy w totalnej ciemnicy do samej granicy. No już zadowoleni właściwie, o tam zaraz wysiadamy przy granicy. Okazało się, że granica jest w totalnym polu. Jest to stary jakiś most kolejowy między Kostaryką a Panamą. No i też trzeba pamiętać o tym, że zmienia się godzinę. Jest w Kostaryce godzina wcześniej niż w Panamie i okazało się, że do otwarcia przejścia granicznego mam jeszcze 1,5 godziny i już była tam kolejka mała turystów chyba z Portugalii, jakieś takie też grupy z plecakami. No i tam szczęśliwie sobie czekaliśmy, patrząc na jakieś pierwsze takie dorodne palmusy. Plantacje bananów. Plantacje bananów kostarykańską. Natomiast no rzeczywiście, no, samo gdzieś tam wysiadka w ciemnicy, w środku niczego, bo gdzieś tam, to nie, jeżeli ma się europejskie pojęcie, jak wygląda przejście graniczne, to trzeba o tym gdzieś tam zapomnieć w Ameryce Środkowej. Że przejście graniczne to będzie po prostu jakaś stara budka, gdzieś tam się czai wojsko, aby już tam przeszukać i sprawdzić paszporty. No ale byliście w tej większej grupie, tak? Osób tak. Też nie byliście sami, więc być może czuliście się mimo tego opuszczonego miasteczka, czy tej miejscowości, o której powiedziałeś, Krzysztof, to jednak może było trochę raźniej. Ale to ciekawe to, o czym mówisz, że ta granica była zamknięta i trzeba było czekać do tej godziny, w której została ona otwarta. Ta kolejka ludzi była sobie życzliwa, ciekawa, jak wyglądał ten postój przy tym punkcie granicznym. Wszyscy byliśmy z plecakami, tam trochę z tymi Portugalczykami się porozmawiało, natomiast no, było nasze to przejście, pierwsze przejście graniczne, gdzieś tam wcześniej się przygotowywaliśmy, na co trzeba gdzieś tam być na tych przejściach granicznych gotowym, czy przygotowany, natomiast no, dosyć sprawnie poszło. No, trzeba pamiętać, że jako nasza taka grupa 11-osobowa, to tam kilka minut przy każdej osobie, to już robi się z tego prawie godzina. Gorsze było przejście graniczne w Nikaragui i o tym może za chwilę jeszcze wspomnę, natomiast no, dosyć gładko przedostaliśmy się do Kostaryki i kolejnym takim małym autobusem już z przejścia granicznego w Kostaryce mogliśmy zmierzać na Karaiby, na piękne Karaiby, które były takim pierwszym naszym pięknym przystankiem. Jeszcze was zapytam, zanim opowiecie nam o tym, jak wyglądała ta przeprawa przez Kostarykę, ten przejazd przez Kostarykę. Mieliście na sobie te koszulki, które macie dzisiaj na sobie, czyli koszulki, w których jest flaga Polski, napis Polonia, także i opis nazwy tej waszej wyprawy. Czy to robiło wrażenie na osobach, chociażby na tych policjantach, czy na tych służbach wojskowych? Koszulki, można powiedzieć, były strzałem w dziesiątkę. Mhm. Był pomysł naszego planisty, który siedzi obok mnie, Chrisa, żeby takie koszulki zrobić. Z przodu jest nasza flaga, tak jak powiedziałeś, Konrado, a z tyłu na plecach można zobaczyć trasę naszej wyprawy. Koszulki były idealnym pretekstem do rozmów. Często, jeżeli ktoś nas nie rozumiał, czy nie byliśmy w stanie się skomunikować, kim jesteśmy, co robimy, po prostu pokazywaliśmy naszą koszulkę. I to już dużo znaczyło. Często właśnie też strażnicy jakoś mam wrażenie, że patrzyli na nas łagodniej, widząc tą flagę Polski, kojarząc nasz kraj od razu z papieżem i pokazując, jak mamy trasę jeszcze przed nami do przybycia, po prostu uśmiechali się, tą pieczątkę przy sobie wklepywali w paszport i życzyli nam wszystkiego dobrego na granicy. I pytali, ile macie na to czasu? Znaczy, pierwsza osoba, którą spotkaliśmy, to jak mówiliśmy, że 3 tygodnie, to było jakieś you are crazy, estás loco, zawsze mieliśmy jakieś takie... No to było niedowierzanie, bo dla nich to było no, gdzieś tam dacie forma, rady, no, jak to 3 tygodnie? 3 tygodnie to weźcie na jeden kraj, czy jak tak szybko nie macie szans się przedostać. Nawet to, co przed samą audycją wspomnieliśmy tobie, że tego się najbardziej obawialiśmy, czy my zdążymy, bo mamy gdzieś tam deadline, mamy datę wlotu z Mexico City, a czy będziemy w stanie w ogóle tam dotrzeć.
Jaka jest Kostaryka? Piękna. Zielona przede wszystkim. Zielona. Można powiedzieć, że przewodniki nie kłamały. Ile dni mieliście na przejazd przez Kostarykę? 2,5. Tak. 2,5, niedużo, jak podczas każdego kraju, który odwiedzaliśmy. Mhm. Natomiast to był czas na tak zwany chillout. Czyli to był ten czas, gdzie mogliśmy po prostu odpocząć. I to był też strzał w dziesiątkę, wybór miejsca. Park Narodowy nad samym Morzem Karaibskim. Tam spędziliśmy cały dzień na pięknych plażach, białych plażach. Z białym tam piaskiem. Dotarliście też kolejnym autobusem? To był autobus z granicy z Kostaryka, Panama do miejscowości Cahuita obok Puerto Limón, gdzie naprawdę to jest mała miejscowość turystyczna, gdzie są dwie główne ulice. Jest ulica 0, ulica 1, które się przecinają w środku. Do plaży z każdego miejsca w centrum, powiedzmy, masz jakieś 300 metrów. No i piękny tropikalny las nad samą białą plażą. W lesie tropikalnym małpy, tak zwane spider monkeys, czy też leniwce, które są taką gdzieś tam, powiedzmy, ikoną gdzieś tam przyrody kostarykańskiej. Niesamowita ilość ptaków kolorowych. Także no naprawdę gdzieś tam wędrując po tym, człowiek mógł się poczuć jak w takim namiastce raju. Tego, co znaliśmy z jakichś, nie wiem, wiesz, egzotycznych galerii, opowiadań, książek, jakichś super filmów. A to mogliśmy zobaczyć na własne oczy w pięknym miejscu i jeszcze trafił się dla naszej grupy super nocleg o naprawdę za jakieś tam, powiedzmy, grosze w porównaniu z noclegami w Europie, gdzie naprawdę byli bardzo życzliwe osoby, które w ogóle hostel prowadził Argentyńczyk, który parę lat mieszkał w Kostaryce. Tak, rzeczywiście wybór tej Cahuity na Karaibach był no, strzałem w dziesiątkę w Kostaryce. I tam spędziliście jeden dzień zaledwie. Następnego dnia rozumiem, że trzeba było jechać dalej. Tak, jechaliśmy do środkowej Kostaryki, ale tutaj jeszcze taka mała anegdotka Łukasza. Krzysztof wspomniał o małpach, tak? I Kostaryki. No, słuchajcie, na te małpy trzeba uważać, bo jako, że to jest park narodowy, one tam po prostu sobie dziko grasują. I my po całym tam dniu wędrówki przez park narodowy znaleźliśmy taką dziką plażę, na której chcieliśmy po prostu odpocząć. Wyszliśmy sobie do wody, się przekąpać, no i niczego nieświadomi, kąpiąc się błogo w tych ciepłych wodach, nagle jeden z nas krzyknął: chłopaki, małpa! I zobaczyliśmy małpę, która biegnie po brzegiem po prostu plaży, prosto do naszych kamer GoPro, które leżały obok naszych bagaży, po prostu tak luzem. Ewidentnie chciała je zabrać. My się rzuciliśmy biegiem po prostu w kierunku tych kamer, a ona, widząc to, że my biegniemy, jeszcze bardziej przyspieszyła tego swojego biegu i dosłownie ostatkiem sił dobiegliśmy do tej kamer, ona w tym momencie odpuściła i uciekła w dżunglę. Ale strach było pomyśleć, co by było, gdyby takie kamery zabrała. Dość drogi jednak sprzęt. No i ta kamera wtedy przepada gdzieś w dżungli, prawda? Więc jednak Park Narodowy, można powiedzieć, poczuliśmy całym sobą. Trzeba o tym pamiętać, prawda? I być bardziej czujnym, ale pewnie potem już te kolejne spotkania były bardziej z waszej strony, także i przewidywane. Czy jeszcze jakieś inne ciekawe zwierzęta na waszej drodze? Leniwiec w tym parku był dla mnie jakimś takim, no nie wiem, leniwce zawsze gdzieś tam kojarzyłem z filmów, powiedzmy, jakichś przyrodniczych, ale... Tak. To wygląda jak po prostu plastikowy gdzieś tam manekin podstawiony i powieszony na drzewie, bo rzeczywiście obserwowaliśmy, robiłem mu zdjęcia, powiedzmy taką miał 15-minutową ekskluzywną sesję, a nie wykonał żadnego najmniejszego ruchu. Po prostu był wpatrzony, bo miał otwarte swoje mikrooczka, ale to też jest niesamowite zwierzę, które gdzieś tam... Co jest najbardziej ciekawostką, że wszędzie są tam znaki, jak się jedzie tą taką drogą przez ten park narodowy, uwaga na leniwce, bo on potrafi przez 40 minut przechodzić drogę i wszyscy wtedy stoją. Mhm. Czasami się zdarza, że ktoś go przeniesie, ale de facto leniwce, no największy wysiłek, to tam one chyba schodzą tylko się napić i popływać z drzewa, a tak to spędzają cały dzień na drzewie. To jest takie wybitne zwierzę, taka ciekawostka, powiedzmy, całego naszego wyjazdu. Bardzo przyjemny tryb życia prowadzi. Panowie, drugi dzień jak wyglądał? Kostaryka, rozumiem, że trzeba było szybko dostać się do granicy z Nikaragłą, czy to już wtedy, czy jeszcze nie? Czy drugi dzień to jeszcze była Kostaryka, przejazd do Parku Narodowego Arenal i tak zwane mosty wiszące w drzewach. Tam również autobusem? Czy tam autostopem? Pojechaliśmy już z kierowcą, którego znaleźliśmy przez TripAdvisora, aby w jeden dzień po prostu naszą ekipą z bagażami jak najszybciej się przedostać przez Kostarykę, odwiedzając właśnie ten park narodowy, Arenali, piękne wiszące takie mosty, powiedzmy, w dżungli, skąd był widok na wulkan. To też jest niezwykłe miejsce do odwiedzenia. No i stamtąd przedostaliśmy się pod granicę z
do miejscowości La Cruz pod granicą z Nikaragulą, tam przenocowaliśmy i następnego dnia rano już było przejście graniczne Kostaryka-Nikaragua. Tak z ciekawości zapytam, czy ten wulkan, o którym opowiedział się, jest czynny, czy nie? Teraz, no niestety nie przypomnę sobie, bo... Bo wiem, że mieliście przygodę z wulkanem, ale to chyba gdzieś indziej. Tak, to jeszcze za chwilkę o wulkanie, natomiast Arenal, no nie mogę sobie teraz przypomnieć, natomiast pięknie po prostu się eksponuje, jest otoczony taką dżunglą i... Wydaje mi się, że jest drzemiący, bo coś mówił przewodnik o jakiejś erupcji w 1960 roku. Coś teraz mi się tak przeszło. Ale Kostaryka to rozumiem, że bezpieczny kraj? Bezpieczny, cenowo podobny chyba do Polski. Generalnie turystyczny. Tak, turystyczny. No jak się jedzie, to banany po horyzont. Zielony, piękny kraj. Tak. Polecamy Karaiby kostarykańskie, Puerto Limon. Jeżeli ktoś planuje, no to... A ma mało czasu na Amerykę Centralną, to Kostaryka jak najbardziej na pierwszym miejscu. A jak prezentuje się granica z Nikaragą? No, granicę przekraczyliśmy rano i to też do samej granicy nas podrzucił jeszcze kierowca. Co nas tak pierwsze uderzyło, to ogromna kolejka tirów, którą mieliśmy pod prąd, czasami mijając poboczem po przeciwnej stronie. To był taki nasz pierwszy kontakt z taką dziką, powiedzmy, jazdą w tamtym rejonie świata, bo już przeraziło nas to, że chyba będziemy musieli stać w tej kolejce, bo to są takie stare ciężarówki Peterbilty, powiedzmy sprowadzone, wiesz, second handy, sprowadzone ze Stanów i one stały tam z bananami czy z innymi jakimiś produktami, aby wjechać na teren Nikaragui. Natomiast my to ominęliśmy, udało się sprawnie na początku wymienić taką, powiedzmy, walutę pierwszej potrzeby, aby wjechać do Kostaryki. Natomiast no, Kostaryka przez, przepraszam, do Nikaragui. Nikaragua przez swoją jakby, no taką sytuację, powiedzmy, oni to nazywają situation polityczną z Ortegą, który w tej chwili rządzi, ma gdzieś tam zaostrzone te przepisy graniczne. Także nasza grupa 11-osobowa była na wjeździe do Nikaragui chyba sprawdzana godzinę, no i prawie 2 godziny trwał wyjazd z tego kraju. To było takie najbardziej uciążliwe. Natomiast no taka ciekawostka z przejścia granicznego krótko na wjeździe, to, że zecelnik nie mógł uwierzyć, że my, mając dostęp do morza, nie mamy kokosów i bananowców. On tak sprawdzał te paszporty, pytał mnie i... Ale jak to? Macie przecież morze, nie macie palm, nie macie kokosów, nie macie bananów? I tak chwilę odłożyłby paszporty i by, nie wiem, podejrzewał, że chyba coś ja mu ściemnia. No jak to? No macie morze, no musicie mieć palmy. To wyjedzie na śniadanie. On był jeden z pierwszych, mówi, Polaków, jakich sprawdzał kiedykolwiek na granicy. Ale był ciekawy tego, jak oczywiście, no, też byli ciekawi, jak wygląda nasza dalej podróż, tak? Co 11-osobowa grupa Polaków tutaj wjeżdża do Nikaragui. Czy jest coś szczególnego, o czym chcielibyście powiedzieć w przypadku Nikaragui? Oj, chyba dużo. Mhm. Myślę, że Łukasz, wspomnisz taką swoją, gdzieś tam swoje wrażenie z wyspą Metepe, na której się zatrzymaliśmy. Tak, tak. Wyspa Metepe chyba jedno z mocniejszych doświadczeń tej podróży. Duże różnice społeczne, bo mieszkaliśmy w hotelu prowadzonym przez małżeństwo Kanadyjczyków, gdzie naprawdę niczego nam nie brakowało. Ładne domki, prawda, palmy, basen, możliwość wypożyczenia kłada za jakieś $50 za dzień, prawda? A dosłownie 100 metrów dalej bardzo ubogie domy, w zasadzie często jakieś lepianki, w których żyli mieszkańcy tej wyspy. Ludzie czy tam dzieci bawiły się na ulicy. I to było ciekawe, bo dla nas może, jako dla Europejczyków, te warunki były bardzo podstawowe. Natomiast ci ludzie często byli radośni i witali się zadowoleni, uśmiechnięci. Bardzo nas pozytywnie odbierali jako turystów, jako tych gringo, prawda? Choć Nikaragua jest krajem, gdzie raczej nie uświadczymy dużej ilości turystów. I czuliśmy się tak naprawdę jako tacy odkrywcy nawet takich miejsc jak ta wyspa Ometepe. Spacer przez wyspę, pamiętam też takie, czekając na posiłek, przeszliśmy przez rynek główny na tej wyspie Ometepe i zostaliśmy zaproszeni przez mieszkańca po prostu do domu. Ja tak z Łukaszem właśnie zapuściłem się gdzieś tam między domy, może nie do końca rozważnie, bo mijali nas kilka razy na skuterze jacyś młodzi dżentelmeni tam, natomiast ten mężczyzna nas zaprosił, jako że ja znam hiszpański, mogłem z nim nawiązać jakąś taką rozmowę i się dziwił też, co Polaków sprowadza do Nikaragui, dlaczego się interesujecie tutaj, dlaczego tu przyjechaliście, dlatego no, gościnność mieszkańców tego kraju to myślę coś, co tak zapamiętamy naprawdę dobrze i ciepło.
ciepło, także odkryliśmy jakiś kraj chyba najbardziej dla nas egzotyczny z tych wszystkich krajów, do których się wybraliśmy. Jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, to gdzieś tam między wierszami padło. Cały czas realizowaliście zdjęcia i fotografie w trakcie tej wyprawy. Wiem, że wystawę też szykujecie. Tak, wystawa i prelekcje to jest coś, nad czym cały czas pracujemy. To o tym powiemy jeszcze sobie pod koniec. Co było dalej? Bo dalej mieliście do wyboru albo przejazd przez Honduras, tak? Albo przez drugie państwo. Czasu nie było dużo. Tak. Dlatego stwierdziliśmy, że Honduras pominiemy podczas tej wyprawy. Trochę z bólem serca, bo jest tam dużo ciekawych miejsc do odwiedzenia. Natomiast musieliśmy po prostu z niego zrezygnować. I przez mniejszy El Salvador przyjechaliśmy. El Salvador przyjechaliśmy. Tak. Jak to było na tej granicy, Chris? To też właśnie wyjazd z Nikaragui, który 15 kilometrów ostatnio do granicy, do naszego portu, skąd mieliśmy wypłynąć do Salwadoru. To jest to droga, którą jechaliśmy ponad godzinę przez jakieś też opuszczone wsie, przez jakieś biedne rejony, drogą po prostu kamienistą, bez asfaltu. Natomiast dojechaliśmy już do wojskowego portu. Mhm. Nagle pojawia się miejscowość Potosi, gdzie jest wojskowy port. No i tam już na nas czekał nasz przewoźnik Mario z Salwadoru. I to też taka krótka ciekawostka. Właśnie wcześniej już szykując ten transport, rozmawiałem z Mario przez WhatsAppa i Mario powiedział: tak, jasne, przypłynę, bo Mario generalnie na co dzień stacjonuje w Salwadorze, więc on specjalnie z Salwadoru przypłynął do nas, do Nikaragui z dwójką Francuzów. I tych Francuzów spotkaliśmy na przejściu granicznym, jak oni wjeżdżali do Nikaragui, my z niej wjeżdżaliśmy i oni mówią: który to jest Chris, bo dzięki tobie przypłynęliśmy z Salwadoru do Nikaragui. Ja mówię: ale o co chodzi? Bo nasz pilot, właśnie Mario, pilot naszej łódki, powiedział nam, że on w ogóle jest w szoku, bo płynie po jakąś grupę Polaków, którzy się skontaktowali z nim 5 miesięcy temu i on ma ich zabrać do Salwadoru, więc on trochę też tak był jakby podejrzliwy. Ale spotkaliśmy się wszyscy na granicy, no wypełniliśmy te wszystkie papiery graniczne i mogliśmy odpłynąć do Salwadoru. Ale to też jest takie wyjątkowe, chyba najbardziej wyjątkowe przejście graniczne, jakie przekraczaliśmy w życiu, kiedy to jesteś na plaży, jest błękitna woda, plaża, stoi motorówka, która na ciebie czeka, ty zdejmujesz buty, żeby wszystkie plecaki wrzucić do łódki, przychodzi celnik, który jest ubrany tylko w krótkie spodenki, w pomarańczową koszulkę polo i on do ciebie mówi, że jest tutaj inspektorem izby celnej, on sobie wybiera 4 bagaże, połóż 4 bagaże na plaży, ja będę sprawdzał sobie te bagaże, czy tam nic, powiedzmy, nie ma. Także to też było takie wyjątkowe, potem przybili nam piątkę, zrobili sobie z nami zdjęcie, mogliśmy, wiesz, po prostu z plaży odpłynąć sobie do Salwadoru, przepływając przez piękną Golfo de Fonseca. Jest to piękna zatoka na granicy 3 krajów, bo w pewnym momencie, będąc na wodach międzyterytorialnych, widzisz Nikaraguę za plecami, a przed sobą widzisz i Salwador, i właśnie Honduras. A Honduras celowo minęliście ze względu na brak czasu. Tak, tak? Jest. Myślę, że jeszcze kilka dni byśmy na pewno tam się zatrzymali, bo też mieliśmy znajomego w stolicy, ale no, zmierzaliśmy po prostu dalej, nie? Trip trwał, trzeba było się... Mamy jeszcze 15 minut i przed nami jeszcze 4 państwa. To powiedzcie, El Salvador. Dłużej tam byliście? Krócej? Salvador. 3 dni. 3 dni. I to, co nas zaskoczyło od razu na starcie, to że w tym kraju, w tym czasie odbywały się właśnie wybory prezydenckie. Mhm. Więc po przyjeździe wszędzie plakaty wyborcze, flagi. I też... mieliśmy przeświadczenie, że Salwador jest jednym z tych państw bardziej niebezpiecznych. Chyba jest w czołówce najbardziej niebezpiecznych państw na świecie. Więc tak byliśmy dość uważni. A to dało się odczuć? No myślę, że my bezpiecznie by tego nie odczuliśmy. Natomiast jak powiedzmy podjeżdżasz pod market spożywczy i widzisz pana, który tobie otwiera drzwi, ale nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że ten pan ma w ręku tak zwaną pompkę, czyli po prostu strzelbę naładowaną. Podobnie na stacjach benzynowych. Otwiera, zamyka za tobą drzwi. Zamyka drzwi, niby z uśmiechem, natomiast jednak pilnuje, żeby było bezpiecznie. No ja czułem się bezpiecznie przy takiej osobie, natomiast wiedziałem, że po coś to jest. I po coś na pewno to było. No w tym kraju zdarzają się napady, choć już rzadziej, bo jak mówił nasz przewodnik, już nie napadają na turystów. Także ta główna mafia, o której się słyszało, czy Mara Salvatrucha, czy inne takie grupy przestępcze, których większość też działa na terenie Stanów Zjednoczonych, one pilnują swoich interesów i osoba, która napada na turystę, jest po prostu eliminowana.
ta siatka przestępcza działa na wyższym poziomie, a nie na takim okradaniu turystów. Natomiast Salwador, no pupusas, czyli kukurydziane placki z czosnkiem, z serem, z fasolą, bardzo dobre, co też polecamy będąc tam. No i gościnni mieszkańcy, myślę, że mimo, że strzały z ostrej amunicji na wiwat następnego dnia rano po oficjalnych wygranych wyborach, trochę nas zatrzymały dłużej w hostelu, ale potem wybraliśmy się już dalej i zmierzaliśmy przez piękne plaże w El Tungo czy w El Cuco do granicy z Gwatemalą. Tam jechaliście autobusem, autostopem? Tam jechaliśmy też trochę z autostopem, a trochę z naszym kierowcą. Właściwie kierowcą, którego wcześniej już się skontaktowaliśmy. Ponieważ ten kierowca powiedział, że zawiezie nas do samej stolicy Gwatemali, gdzie czekała na nas nasza koleżanka Daniela. To był dosyć długi przejazd. Po drodze jeszcze zatrzymaliśmy się tuż przy granicy, jeszcze w Salwadorze, tuż przy granicy z Gwatemali, w pięknych, gorących źródłach na zboczach wulkanu, które były, powiedzmy, barbarzyńsko tanie za masaże błotem i za cały dzień w źródłach. To wychodziło niecałe chyba $10 od osoby, a mieliśmy całe wszystkie źródła praktycznie dla siebie. Także to jest piękne miejsce. Santa Teresa, nazywa się miejscowość na zboczach wulkanu Santa Ana, gdzie można takich przyjemności doświadczyć. Piękne, jeszcze nieodkryte tak naprawdę. Salwador jest jeszcze bardzo turystyczny. Oczywiście plaże tak dla surferów ze Stanów Zjednoczonych, natomiast same wnętrze kraju i mieszkańcy to jest coś wyjątkowego. Trzeba to przyznać. Ja nie chcę wam specjalnie przerywać, bo opowiadacie tak ciekawe rzeczy, elementy tej wyprawy. No to w takim razie Gwatemala. Co działo się w Gwatemali? Gwatemala. No to ruszamy do stolicy Gwatemali, Gwatemala City. Tam na nas czeka już nasza dobra znajoma, Daniela, nasza przyjaciółka, która, co ciekawe, poznała swojego męża obecnego właśnie na Światowych Dniach Młodzieży w Polsce. I właśnie jednym z takich celów tego wyjazdu były odwiedziny Danieli właśnie w Gwatemali. Tam nas zapraszała. Z Gwatemalą wiązaliśmy wiele właśnie takich atrakcji. Zaczęliśmy właśnie od Guatemala City i to, co nas zaskoczyło, to ja myślałem, że korek w Warszawie to już jest coś, że jak ja stoję tam w korku godzinę, gdzieś przedzierając się przez Warszawę, to jest dużo. No nie. Tam w ciągu 13 kilometrów tak, przez 3 godziny. Przejechaliśmy, słuchajcie. No oni nie mają ani tramwajów, ani metra. Wszystkie po prostu, cały transport odbywa się drogą lądową i to właśnie naziemną. Więc utknęliśmy w mega dużym korku. No i dość zmęczeni dojechaliśmy późno do Danieli. Poczęstowała nas taką tradycyjną potrawą latynoską. Tumules. Czyli taka trochę potrawka z kukurydzy. Tamales. O, teraz przypomniałem sobie. Tamales. Zawinięta właśnie w liść kukurydzy. No i jako, że byliśmy bardzo głodni, zjedliśmy tego po parę porcji, co akurat chyba po raz pierwszy nam zaszkodziło podczas tego wyjazdu, więc tam trzeba było też uważać na to, co się je i w jakich ilościach. Natomiast było bardzo smaczne. I Gwatemala to dużo atrakcji, bo już następnego dnia rano wstajemy 4:30. Tak, poszliśmy spać o 1:00 w nocy, jak przyjechaliśmy do Gwatemali, a już o 4:30 rano ruszaliśmy na wulkan, który nomen omen dnia poprzedniego miał erupcję. Także my też tak trochę... Wiedzieliście o tym? Wiedzieliśmy o tym, ale też, no wiesz, plan jest planem. Stwierdziliśmy, że jeżeli jest przewodnik, który nas tam zabierze, a turyści dalej są tam dopuszczani, no to ruszamy. Wulkan Pacaya to ponad 2000 metrów. Rzeczywiście mamy zdjęcia gdzieś tam ściekającej lawy, jak podchodzimy pod wulkan. Natomiast no nie było jakiejś takiej konkretnej większej erupcji w momencie, kiedy tam byliśmy. Natomiast też takie wyjątkowe gdzieś tam przejście po lawie, która gdzieś tam rok temu gdzieś tam cały czas niżej schodziła, prawda? Także wulkan gdzieś tam był na tym naszym planie i rzeczywiście Pacaya nas jak najbardziej dała radę. Był taki moment, gdzie skończyła się ścieżka i był już znak informujący, że dalej idziesz na własną odpowiedzialność. No i ta lawa kusiła, żeby do niej podejść jak najbliżej się da. Stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i ten kawałek jeszcze przejdziemy. Doświadczenie bardzo mocne, kiedy po prostu stoisz na zastygniętej lawie, a widzisz tą, która świeżo właśnie wybiła z wulkanu i płynie w twoim kierunku. Słyszysz, jak ona ciągnie za sobą kamienie i głazy. Można się rozmarzyć, a zarazem dość przerażające jest to, gdzie widzisz tą po prostu potęgę natury, która jest na wyciągnięcie ręki od ciebie. Cały czas przemieszczaliście się w tym zespole tych 12 osób.
Tak, niezmiennie. Tak, Wulkan to był ostatni dzień, gdzie byliśmy razem. Mhm. Czwórka naszych koleżanek już po Wulkanie się odłączyła, ponieważ miała wcześniej wylot z Cancun z Meksyku, a dziewczyny też chciały ponurkować w Belize, dlatego odłączyły się już, zmierzały nad jezioro Atitlan, potem do Tikal, do świątyni na północy kraju, no i dalej do Belize i do Cancun. A tymczasem dołączył do nas też Janek, nasz kolega, także w szóstkę już tam podróżowaliśmy, jeszcze taka para znajomych właśnie, Alek i Agnieszka, którzy się no, zaręczyli w Kostaryce, bardzo serdecznie ich też pozdrawiamy, też jakby już podróżowali dalej, także no tak, po Wulkanie było jezioro Atitlan, niesamowite jezioro, najgłębsze w Gwatemali, jedno z najgłębszych w ogóle w Ameryce Środkowej, pięknie położone w górach wśród trzech wulkanów. I też taka ciekawostka z nad Atitlanu, która gdzieś nas tam zaciekawiła, że tam święci się, powiedzmy, takiego świętego Mashimona. Jest to drewniany posąg szamana, który według legendy gdzieś tam wcześniej chyba był zamordowany. Jest kilka wersji, ale chyba był zamordowany przez Hiszpanów, którzy tam dotarli i chcieli się pozbyć tego szamana. Zaprowadzili go tam do lasu i według legendy jego ciało przemieniło się w kawałek drewna po prostu. I oni, ktoś go tam znalazł i teraz się go tam po prostu no, wielbi, czci. I co roku inni mieszkańcy trzymają tego bożka u siebie w domu i ty tam płynąc na Atitlan, musisz wiedzieć, u kogo ten Mashimon jest, aby go odwiedzić. Tam lokalny przewodnik może ci pokazać, bo nie jest napisane konkretne miejsce jego przebywania w przewodniku. Także to jest 8 maja, po Wielkiej Nocy inna rodzina go przyjmuje do siebie. Ta rodzina nie pracuje, więc otrzymuje się z twoich datków, jakich tam odwiedzasz, jakieś 2 kecale, czyli tam grosze kosztuje odwiedzenie tego bożka. I też jest niesamowite, bo on pije, pali papierosy, trzeba go ubrać, umyć, położyć, spać. I też jest takie pomieszanie trochę naszej religii katolickiej właśnie z czczeniem tego Mashimona w tamtych rejonach. Mam nadzieję, że nasi słuchacze nam wybaczą. Dzisiaj niewiele muzyki zagramy, ale musimy dokończyć tę naszą niezwykłą wyprawę. Bardzo szybkie tempo. Mam nadzieję, że zdążymy, bo przed nami jeszcze Belize i Meksyk i mam nadzieję, że krótkie podsumowanie. To Belize w takim razie, panowie. Co szczególnego? Kolejny raj na ziemi, można powiedzieć. Znowu wracamy nad Karaiby. Znowu biały piasek, ładne plaże, palmy. No i od razu wsiadamy w motorówkę i płyniemy na jedną z wysp karaibskich, Kayakulker. Kayakulker, tak jest. Bardzo szybką motorówką, czujemy wiatr we włosach. Choć motorówka płynie dość szybko, to czas do płynięcia na tą wyspę zajmuje nam około 40 minut. Więc w bardzo ładnych okolicznościach płyniemy. Dopływamy na bardzo małą wyspę, gdzie też dosłownie są 2 ulice. Nie ma tam asfaltu, nie ma samochodów, przemieszczasz się takimi meleksami po całej wyspie. Wyspę można obejść na piechotę bardzo wolnym krokiem w ciągu godziny. No i tam raj tak naprawdę. Mieszkamy w takich małych domkach, bungalowach, dosłownie 50 metrów od plaży. Od razu rzucamy ubrania, zostawiamy plecaki w hotelu i w kąpielówkach przez całe 2 dni na tej plaży po prostu sobie mieszkamy. Belize to był rzeczywiście. Mieliście szansę tam trochę odpocząć. Tak jest, właśnie powiedzmy ta Kostaryka, Salwador, Belize to takie były pojedyncze miejsca, gdzie no, byliśmy nastawieni na ten odpoczynek, bo tak jak widzisz, tempo audycji szybkie, tempo podróży było jeszcze szybsze. Natomiast Słuchajcie, a gdzie była przygoda z policją, autostop i policja, w którym z tych krajów? Panama, po przyjeździe chcieliśmy dotrzeć do Parku Narodowego i autobus był dopiero za godzinę. Stwierdziliśmy, że nie ma co czekać, trzeba po prostu iść piechotą w kierunku tego parku. No i w tym 32-stopniowym upale idziemy. Mówimy, może złapiemy stopa. Tutaj dobrze działa przecież autostop w tych państwach. Tylko łapanie stopa w 11 osób to niełatwa rzecz. Ja stwierdziłem, że to chyba jest niemożliwe, ale warto spróbować. Jakie było nasze zaskoczenie, jak dosłownie po 2 minutach zatrzymał się pick-up policyjny. Mówimy, o, będą problemy. No dziwo nie. Panowie stwierdzili, że nas podrzucą. No i my w 11 osób na tą pakę pick-upa wsiedliśmy. No i wiatr we włosach, atrakcja nie z tej ziemi. Dotarliśmy do celu podróży. Tak jest, podwieźli nas rzeczywiście, udało się. I potem jeszcze jednego pick-upa w samym parku takich rangersów, powiedzmy, złapaliśmy, którzy nas potem już odwieźli na przystanek autobusowy, skąd mogliśmy wrócić do Panama City. Panama była początkiem, klamrą w takim razie niech będzie koniec tej wyprawy, czyli Meksyk. Jaki był Meksyk? Jak was Meksyk? Tulum, Cancun, piękne miasta, piękne miejsca położone też tutaj na Karaibach, no ale niestety trafiliśmy w dwa
dni, kiedy padało pierwsze dni chyba deszczowe tego roku, które tam były. Natomiast udało nam się pójść w Cancun na plażę. Było rozpogodzenie tego dnia tuż przed naszym wylotem do Mexico City, gdzie postawiliśmy wisienkę na torcie właśnie pana Meksa, ale no, sam Meksyk, mieszkańcy, kuchnia meksykańska, te miejsca, które udało nam się zobaczyć, no gdzieś tam długo zostaną w pamięci, bo plaże karaibskie, czy też właśnie świątynie w Koba, które zobaczyliśmy pod Tulum, to coś, co gdzieś tam długo zostanie, myślę, w naszej pamięci. Tak, po drodze jeszcze były ruiny Majów w środku dżungli gwatemalskiej w Tikal. Dużo by mówić. Meksyk jak najbardziej kraj cywilizowany z tych wszystkich, które widzieliśmy. Znowu duży ruch, bo tam na jezdni to istna dżungla po prostu. Ale jakoś żyją ci Meksykanie w tym wszystkim. My też po powrocie do Warszawy, co ciekawe, tam było tak, że nie ma pasów na przejściu dla pieszych, albo jak są, to nawet one nie obowiązują, więc po prostu przechodzisz przez ruchliwą ulicę i z podniesioną ręką do góry i nie ma problemu. I tak też raz miałem w Warszawie po powrocie, starałem się jakoś... Trzeba było się przestawić na przechodzenie tylko na zielonym świetle, tylko przez pasy. Słuchajcie panowie, za chwilę takie szybkie podsumowanie, ale jeszcze zastanawiam się, powiedzcie nam, bo tempo rzeczywiście było zawrotne tej audycji, tej opowieści, ale zdążyliśmy wszystkim opowiedzieć. Co wam dała ta wyprawa? Wiesz, każda podróż jest też gdzieś tam podróżą wewnątrz nas, powiedzmy. Gdzieś tam zostawiamy tu nasze problemy, nasze sytuacje, też naszych bliskich, aby część coś sobie po... Z pewnością się martwili o was. Martwili, bardzo. Ale mieliśmy z nimi też kontakt. Ja ze swoją dziewczyną Agnieszką, którą serdecznie pozdrawiam, starałem się jakieś mikro rzeczy za niej nagrywać, przekazywać jej część tego, co mnie tam spotkało. Natomiast no, podróż do wnętrza siebie i mimo, że tam tempo było zawrotne, to masz taki bagaż doświadczeń, wrażeń, osób, które spotkałeś, zdjęć, obrazów, które teraz masz czas przetrawić, przemyśleć, wrócić do tego, powiedzieć swoim bliskim. Chcemy się z tym podzielić oczywiście pewnie na prelekcjach i wystawach, które będziemy planować w najbliższym czasie już po przetrawieniu, przerobieniu tego materiału. I to jest coś, co wzrasta, wiesz. Z każdej podróży wracasz gdzieś odmieniony. Uczysz się czegoś, poznajesz osoby, dzielisz się czymś. Także no, to jest to, co chyba sprawia, że naprawdę żyjemy. A dzielimy się tym, także przez nas te inne osoby, słuchacze, osoby bliskie mogą też trochę poczuć tego tripa. No, jak widzisz, też szybko mówię, tempo tak. Jest zawrotne, ale no, czasem tak czy tak trzeba. A dla ciebie? Tak właśnie myślałem nad tym i chyba po prostu takie przeświadczenie, żeby nie przejmować się jakimiś drobnymi rzeczami, które tutaj często w Europie jakoś wyolbrzymiamy, czy w Polsce. Po prostu... Trzeba robić swoje, iść do przodu i taka podróż bardzo otwiera spojrzenie na świat, na życie, na twoje sprawy, które tutaj na co dzień masz. Na pewno wróciłem spokojniejszy, wypoczęty i z nowymi pomysłami, przemyśleniami na przyszłość. Panowie, bardzo wam dziękuję. Wiem, że dość szybko, ale udało się. W ciągu niecałej godziny poznaliśmy 7 odmiennych państw, krajów. Przypominam, Panamex Trip. O tym jeszcze więcej będziemy pisali, będziemy mówili. Zapraszamy na spotkania, na prelekcje. Żegnamy się. Dobrej nocy. Dobrej nocy, dobrego weekendu. Dziękujemy. Co słychać? Dobranoc.